porannej na Karkoszczące. Za mną odbywa się malarski happening o dorosłych, którym urosły skrzydła, który jest formą takiej eksperymentalnej opowieści o naszych potrzebach, o naszych pragnieniach, o marzeniach, o nadchodzących planach. Grupa ponad 40 osób tworzy barwne skrzydła, z udziałem których za chwilę przygotuje happening, który będzie właśnie opowieścią wizualną o potrzebach, o pragnieniach, o marzeniach. Nazywam się Józek Szynówek. Przyjechaliśmy tutaj w ramach integracji. Tu przedstawiam namalowane skrzydła w barwach wojskowych. Nazywam się Małgorzata Małkiewicz, jestem pierwszy raz na takiej dużej imprezie plenerowej ze Stowarzyszeniem Aktywne Kobiety z Sosnowca. I chociaż właściwie mam ze sobą takie plenerowe imprezy, bo maluję i jeżdżę na plenery, tutaj jest super atmosfera, mamy piękną pogodę, jest wspaniała zieleń wkoło nas i takie późne lato, a dodatkową emocją jest właśnie ten warsztat malarski. Dla mnie osobiście malowanie jest takim otwarciem się ekspresji na zewnątrz i rzeczywiście ma się wrażenie, że wtedy rosną człowiekowi skrzydła. Program jest rewelacyjny dla wszystkich, nie tylko dla tych, którym urosły skrzydła, ale również i dla tych, którzy ich jeszcze nawet nie dostali. Muszę przyznać, że urosły mi skrzydła.